Witajcie. W dzisiejszym odcinku mamy tak, przede wszystkim konstytucję. Wolność, rozdział to jest tak. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe. Rozdział drugi. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Zasady ogólne. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Czytamy dalej. Artykuł 33. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym, gospodarczym. To nie. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolności zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Teraz tak. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej. Tutaj przypominam Wam, że jestem Ślązakiem i należę do mniejszości etnicznej. Artykuł 37. Kto znajduje się pod władzą Rzeczpospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. I tu teraz ważne, artykuł 39. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. Ja nie wyrażam zgody na przeprowadzenie na mnie eksperymentów w postaci zakładów psychiatrycznych. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych. Tu oczywiście na Kolczaku została naruszona moja nietykalność cielesna. I została ona naruszona nie tylko przez lekarzy, ale również przez policjantów. I teraz tak. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności.
Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania, o które będę się ubiegał. I teraz tak. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia spraw bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie. Tutaj chcę wam pokazać po prostu ile tak naprawdę tak praw było złamanych w konstytucji, dlatego idę do prokuratury i do sądu po odszkodowanie oczywiście i w kolejnym filmie pokażę wam jakiego odszkodowania będę tak naprawdę żądał, bo znam swoją wartość. I lecimy dalej. To mamy. Odpowiedzialności to nie, to nie. Przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Teraz tak. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. To chyba nie. To, co mnie najbardziej mnie ciekawiło, to już wiem. Każdemu zapewnia się wolność poruszania po terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu. Każdy może swobodnie opuścić terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. O, tu jest ważne. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru
oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innym, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeby ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób. A moja religia jest jedynym słusznym ratunkiem dla tego świata. Bo tak jak za radą właściwie Biblii, tysiąclecia, tak jak widząc nadchodzący potop, postanowiłem tak jak Noe zbudować dla was po prostu arkę, żeby was uratować. Teraz tak. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Ja tylko tyle robię, rozumiecie? W pierwszym filmie powiedziałem wam wyraźnie, że ja się was po prostu boję i koniec tego, że ja sobie nie życzę tego, żebyście naruszali moje bezpieczeństwo. A ja jestem niegroźny w mojej przestrzeni, w której jestem po prostu sobą. Jestem osobą mądrą, inteligentną, wykształconą, która ma duże doświadczenie i wie, czego chce i wie, jak to zrobić. Po prostu. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określić ustawa. Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Ja postanowiłem, że przede wszystkim moją główną działalnością będzie polityka i zajmę się przede wszystkim polityką. Ktoś musi w końcu wziąć tutaj odpowiedzialność za terytorium Górnego Śląska i ja to po prostu zrobię. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę. Stałe zatrudnienie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formy i charakter dopuszczalnego zatrudnienia określa ustawa. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programu zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnemu dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. O, każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury. Tutaj chciałem Wam pokazać, że jako naukowiec postanowiłem zbadać szczyt głupoty ludzkiej i jak się okazuje, to szczytu nie ma po prostu. Bo jak pokazałem Wam szczyt ludzkiej głupoty, że jednym filmem przejmę wszystko, to Wy mówicie, że tego nie zrobię, a ja to zrobiłem, no to lecimy dalej. I tyle. Teraz muszę już tylko dokończyć plan. Zrobię to poprzez KLR po prostu. Oprócz tego, że jestem politykiem, jestem również artystą i twórcą. I kabaret to jest forma, którą zdecydowanie będę propagował. I każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz tego. A, to już czytałem. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i praw stanu środowiska. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organów władzy publicznej. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw. Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa. Każdy, czyje konstytucje, wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo na zasadach określonych w ustawie wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją, ustawy lub aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracyjny, administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w konstytucji. Każdy ma prawo do wystąpienia na zasadach określonych w ustawie do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Ja z rzecznikiem oczywiście współpracowałem. Panu rzecznikowi oczywiście dziękuję. Szkoda tylko, że
No, mógł zrobić troszkę więcej, bo tutaj widzę, że sąd, zgodnie z tym, co czytałem tam wcześniej, że sąd powinien w ciągu 48 godzin po zatrzymaniu powinienem przez sąd być, jakby moją sprawą powinno się zająć, więc tutaj jest mega przekroczenie uprawnień, bo ja zostałem pozbawiony w sumie wolności na 1,5 miesiąca. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczpospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne. Ja jako Ślązak będę dbał nie tylko o Polskę, nie tylko o Śląsk, ogólny Śląsk, ale także o Polskę, bo Polska jest moim krajem i będę chciał przejąć władzę w całej Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, a później na świecie po prostu. Tutaj jeszcze jest. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona ojczyzny. Tu lepszego rozwiązania nie widzę, obrony przez przejęcie kontroli nad cyberprzestrzenią, bo nikt po prostu do tej pory się o to nie ubiegał, więc jako Polak ubiegłem wszystkich i ubiegłem się o to pierwszy, ogłaszając się Bogiem wirtualnej rzeczywistości, która nie była zajęta. A jest to tak naprawdę przejęcie kontroli nad cyberprzestrzenią, czyli w tym nad internetem i zabezpieczenie wolności dla wszystkich obywateli, tak żeby każdy mógł z tego korzystać. Dobra, czyli właściwie konstytucję mamy z głowy. To, co chciałem, to przeczytałem. I tym samym zabezpieczyłem się przed kolejnymi próbami zniewolenia mojego jakże pięknego umysłu i jasnego i otwartego. Bo jeśli ktoś jeszcze raz wystąpi po raz trzeci, zostanę zniewolony w jakikolwiek sposób. Jeśli ktoś jeszcze raz wystąpi i mnie naruszy moją nietykalność cielesną, zniewoli w jakikolwiek sposób, to wystąpię do Trybunału, tam do Kopenhagi, czy coś tam, w każdym razie do tego organu europejskiego, który jest tutaj teraz ponad polskim. Skoro w Polsce jakby konstytucja jest łamana na bieżąco. I tyle w temacie konstytucji z mojej strony. I Wam też radzę się z tym zapoznać, jakie macie prawa i obowiązki jako człowiek i jako obywatel. I radzę Wam, żebyście zaczęli szanować prawa i obowiązki innych obywateli, bo to jest cel konstytucji. Każdy z nas ma te same prawa. A teraz przejdziemy do drugiego filmu, czyli do. A nie, właściwie to zamkniemy to w tym jednym. A nie, musimy przejść do.